Uwaga, uwaga! Odjeżdżaj, ty złoczyńco! Przepuść mnie! Muszę dowieźć pizzę dla moich przyjaciół! No z drogi, ruszaj się stąd! Nie ma takiej opcji! Żadna pizza stąd nie wyjedzie! Droga zestawiona, spróbuj tylko! Zaraz twoja pizza będzie rozcięta! O, ty wstrętny złoczyńco! O nie! Pizza musi być ciepła! Może uda mi się pieszo! Pieszo, szybko ucieknę! Zaniosę tę pizzę! Teraz na pewno dam radę! Pizza będzie przepyszna, cieplutka, z mnóstwem sera! A, nie ma takiej opcji! A, to znowu ty! Z drogi, czego ty chcesz ode mnie? Co ci tak przeszkadza ta moja pizza? A, po prostu nie lubię was. Was super bohaterów. Pizza zostaje u mnie. Chase, słyszysz to? Co to za maluchy tam się kłócą? O rany, krzyki, krzyki, krzyki i jeszcze raz krzyki. Nic nie można zrozumieć. Idę to sprawdzić. W końcu jestem psem policyjnym. Ej, dzieciaki, 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 co to za krzyki? Co wy tu robicie? Kim wy w ogóle jesteście? Nie przeszkadzaj Super Zinksom, gdy toczą tutaj pojedynek. Super Zinksy? Cześć! To te fajne figurki. Figurki w saszetkach i w pudełkach, niespodziankach. O, widzę, że wyszła nowa seria. Jeszcze w ogóle jej nie znam. Panowie, przestańcie się kłócić! Nigdy, nigdy nie przestaniemy! Superbohaterowie i superzłoczyńcy zawsze toczą ze sobą walkę. Nie pozwolę, aby ta pizza opuściła to miejsce. Nie ma takiej opcji. O, dobra, dobra. Uda mi się. O, zaraz, zaraz go minę! Nie udało mi się. Karton z pizzą jest za duży. Marszal, nie wiem kompletnie o co chodzi, ale ta pizza i ta dziwna maszyna Super Zinksy dziwnie wyglądają. Ja ich w ogóle nie znam. Chase, to ty wiele tracisz. Super Zinksy są naprawdę ekstra. Musisz je koniecznie poznać. No i muszę ci pokazać zdecydowanie więcej. O, chyba nie ma drogowolna. O, dobrze, że jestem na swoim skuterze. Czas dowieźć pizzę na czas. Uciekam stąd. Oh no. Chwilę się zagapiłem, a tu taka strata. Pizza miała być moja i tylko moja. Zupełnie za darmo. Dobra, czuję jeszcze tę pizzę. Pędzę ją dorwać! No, w końcu cisza i spokój. Pojechali sobie, ale został ten domek. Dziwnie wygląda. Co to może być? Halo, czy ktoś tam w środku jest? Ja to mam nadzieję, że są te Super Zinksy. No przecież mówiłeś, że mi ich pokażesz nieco więcej. Oj, uważaj, uważaj, coś tutaj chyba się zaczyna ruszać. O, kto to? O rany, Mr. King, najbardziej rzadka figurka z serii trzeciej, była schowana tutaj w tym domku. Mr. King, zobaczcie jak on fajnie wygląda. Mr. King to w zasadzie jest chyba taka puszka wielka albo beczka metalowa. Mr. King ma jedną rękę tutaj zwykłą, a druga ręka to takie jakby ramię i z tyłu jest jeszcze peleryna. Ty, no słuchaj, Marszal, może w tych domkach jest więcej Mr. Kingów? Ale byłoby super, w końcu to taka unikatowa figurka, najrzadsza ze wszystkich. Chodź, otworzymy więcej tych domków. Skoro ma być ich więcej, to musimy zajrzeć tutaj do środka. Super Zinks, rywale z miasta Kaboom. Kaboom Blaster. Oh, make sense. One wydają jakieś dźwięki. Ulala, dobra, otwieramy pudło.
Cóż my tam będziemy mieli w środku? Czy uda się je otworzyć? Musimy to zrobić, o tutaj, w ten sposób. Taram, taram, taram. O, jakie piękne domki, zobaczcie. 5 domków, bo 6 jest tutaj ten wyciągnięty. Każdy z tych domków, każdy z tych kryjówek, możecie to sobie nazywać jak chcecie, skrywa ekskluzywną jakąś figurkę. Jakąś taką muzyczną chyba. W tych domkach z taką kopułą tutaj na górze mamy jeden rodzaj figurki, a tutaj chyba jakiś inny. Ale przecież w środku może być jeszcze Mr. King. No to otwieramy pierwszą niespodziankę. Tutaj faktycznie mamy napisane, że ona wydaje jakieś dźwięki. Nie możemy zajrzeć, a możemy tutaj przez to okienko troszeczkę spojrzeć, kto tam w środku się znajduje. Ściągamy tę folię ochronną. Uwaga, uwaga, tadam, tadam, tadam. W środku jedna ekskluzywna figurka. Pokazane, że to działa na baterie. I tutaj mamy taki rysunek. Press. W dwóch miejscach możemy nacisnąć albo kopułę na górze, albo ten przycisk. No to sprawdźmy, co się stanie, jak naciśniemy ten przycisk. O nie, słuchajcie, tutaj jest jeszcze zabezpieczenie. Dobra, dobra. To naciskamy. Słyszycie te dźwięki? Najpierw policja, teraz jakby coś się roztłukło. I ktoś krzyknął Super Zings! Domek wygląda tak, w środku jest figurka, jest czerwony. I kolejny przycisk znajduje się tutaj, Hero, czyli tutaj będziemy mieli super bohatera. O, zobaczcie jak ekstra wygląda. To jest taka jakby konsola do miksowania muzyki. Przy takiej konsoli zazwyczaj stoi DJ, puszcza muzykę na dyskotece, na imprezie, na weselu. Super się prezentuje. Mamy pelerynę tutaj żółtą. Domek wygląda tak. Tutaj również mamy jakieś przyciski. Otwieramy tutaj przy pomocy tego guzika. No i dźwięki. Dźwięk nadjeżdżającej policji. Jeszcze raz dźwięk tłukącego się jakiegoś szkła chyba. I okrzyk Super Zings. No dobra, słuchajcie, ja to odkładam i teraz sięgnijmy sobie po ten drugi rodzaj domku. Który to teraz będzie? Nie ten z kopułą, tylko ten tutaj. Kogoż my tutaj możemy znaleźć? Jest taki zielony, fioletowy, chyba najbardziej podoba mi się ten fioletowy. No to może niech on zostanie. Tutaj już nie mamy superbohatera! Tutaj będzie złoczyńca! Ściągamy folię, całą, całą i słuchajcie, uwaga, uwaga, tadam, 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 tadam. I ściągamy tu, tutaj już nie mamy takiej okrągłej kopuły chciałam powiedzieć, czyli tutaj tej, tutaj mamy jakiś taki inny przycisk, zabezpieczenie. No to co, może najpierw sprawdźmy dźwięki. To jest inny dźwięk. Tam była przecież policja. Tutaj jest coś innego. Drugi dźwięk. Jakby ktoś rzucił jakiś dynamit albo bombę. Tutaj było coś potłuczone. I trzeci. Co za straszny śmiech, słuchajcie. Tutaj był okrzyk Super Zings, a tu jest straszny śmiech. Zobaczmy, kto tak się śmieje. Taka żółta figurka. To jest jakiś taki głośnik. Jakby radio z takimi głośnikami. Ale wygląda strasznie. Czy oni mają jakieś imiona? Nie mają tutaj imion żadnych napisanych. No szkoda. Czy tutaj na kartonie jest jakieś napisane? Hero, William? Nie, niestety nie ma. Ale tak się prezentuje. Zobaczmy jeszcze tę drugą figurkę. Dwie muzyczne, ekskluzywne figurki, które możemy dostać tylko i wyłącznie w tych zestawach z domkami. Sprawdźmy sobie jeszcze jedną taką kryjówkę, domek, pułapkę. Chyba bardziej to jest kryjówka.
czy tutaj w środku będzie taka sama figurka, czy też może ktoś inny? Ściągamy najpierw tę folię. Ściągamy zabezpieczenie. Tutaj, to jeszcze. I słuchajmy, teraz dźwięki. Tak samo jak tutaj. Taki gwizd i wybuch. To samo. No i teraz powinien być straszny, złowieszczy śmiech. Straszne! Tutaj to samo. Zobaczcie, tutaj mamy takiego koloru radio i... A, zobaczcie, figurka jest inna, w innym kolorze. Figurka jest fioletowa, czyli zgadza się, tutaj te kolory znowu są zamienione. Żółta figurka z fioletową peleryną i fioletowa figurka z żółtą peleryną. I co, Chase? Jak ci się podoba? Przyznam szczerze, że ten taki złowieszczy śmiech wywołał, że aż miałem dreszcze. Trochę się tego przestraszyłem. Marshall, ja to chciałem uciekać ze strachu. Bałem się, że ta figurka z żółtymi oczami mnie zaatakuje. Nadal się boję. No to zapamiętaj. Żółte oczy mają super złoczyńcy z miasta Kaboom City, a białe oczy super bohaterowie. No to powiem ci szczerze, że ja mam ochotę tylko i wyłącznie spędzać czas z super bohaterami. W dzisiejszym odcinku, kochani, poznaliście ekskluzywne figurki Super Zinxów. Takie, które możecie znaleźć tylko i wyłącznie w tych domkach, w tych pomieszczeniach, kryjówkach, pułapkach. Jak chcecie, możecie to nazywać. Są super, bo wydają dźwięki. Możecie zdobyć konsolę do miksowania nie gier, tylko muzyki oraz głośniki razem z psim patrolem. Myślę, że się świetnie bawiliście. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was, kochani! Pa, pa!